Dzisiaj będę opowiadała o tym, jak wybierać podłogi, trochę o podłogach i o drzwiach. Opowiem o tym, jak zamawiać te produkty i dlaczego te produkty powinny być zamawiane w pierwszej kolejności, dlaczego to jest ważne, żeby się do tego dobrze przygotować. Tak naprawdę całą aranżację powinniśmy zaczynać właśnie od podłogi i od drzwi, dlatego że jeżeli nam zależy na czasie i chcielibyśmy szybko przeprowadzić remont, no to te materiały muszą być wybrane, bo ekipa remontowa musi przygotować odpowiednio ściany, otwory i wielkości w ogóle tych otworów i podłogi. Dlatego te dwa elementy są bardzo ważne. Witajcie, witajcie. Ja tylko pokrótce powiem, że robię to na podstawie mojej książki Od inspiracji do aranżacji, czyli Jak pięknie mieszkać. W mojej książce jest to rozdział 11. Ja zrobię udostępnienie Wam ekranu, także troszeczkę to popowiadam właśnie na ten temat. I będą to, ja będę się trochę posiłkowała tą książką. Nie jestem w stanie oczywiście wszystkiego, co tutaj jest napisane, Wam powiedzieć, ale wybiorę te najważniejsze aspekty i te elementy, które wydaje mi się, że będą dla Was ważne, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dla osób, które mnie nie znają, nazywam się Agnieszka Pasieka-Adamek i od prawie 12 lat zajmuję się projektowaniem wnętrz. Jestem też autorką książki Od inspiracji do aranżacji, czyli Jak pięknie mieszkać, oraz platformy kursowej, na której uczę tak naprawdę każdego, kto musi urządzić swoje wnętrze, kto kupuje nowe mieszkanie albo dom, jak samodzielnie urządzić ten dom. Co wtorek spotykam się tutaj, udzielam różnych informacji, porad, opowiadam o tym, jak poradzić sobie właśnie z aranżacją po kolei, jak to wszystko zrobić. Także jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zachęcam Was do obejrzenia pierwszego odcinku, drugiego, trzeciego, czwartego i tak po kolei, dlatego że te wszystkie elementy są jak puzzle i bez jednego elementu ciężko będzie zrozumieć, że tak powiem, kolejną lekcję, czyli kolejny odcinek, a mamy już teraz odcinek 10. Czy mnie słychać? Dajcie znać. Cześć Beata, cześć Justyna, cześć Natalia, cześć Piotr. Miło, że przyszliście w ten wtorkowe popołudnie. Ja poczekam jeszcze na kilka osób, żeby miały szansę dotrzeć. Jest 18:07, także mam nadzieję, że za chwilę będą. I teraz zastanawiam się, czy zacząć od podłogi, od drzwi, czy to razem połączyć. Jakbyście woleli, dajcie znać. Czy macie jakieś preferencje, czy wszystko Wam jedno. Ważne, żeby czegoś się dowiedzieć. Nie chcę też Was zarzucić zbyt dużą ilością informacji. Okej. Okay. Cześć, cześć Justyna. Zrobię może Wam od razu udostępnienie ekranu. I zacznę tutaj od... Słychać mnie, słychać. Okej, widać. Muszę jeszcze tylko zobaczyć, jak to będzie widoczne wszystko. I gdzieś tutaj może na boczek się zmniejszę, żeby Wam nie przeszkadzać w oglądaniu. Okej, dobra. To teraz tak. Jak przychodzi do nas ekipa remontowa i zakładam, że odrobiliście wszystkie po kolei lekcje, czyli macie inspiracje, macie wybrane kolory, materiały i wiecie, jak wszystko po kolei zrobić, wiecie, jakie te drzwi powinny być i podłogi, to aby ekipa mogła przygotować otwory drzwiowe do takich drzwi, musi wiedzieć, jaka będzie podłoga, jaka będzie grubość podłogi. Czy to będzie podłoga lita, jakaś lita deska, czy to będzie deska trójwarstwowa, ale tak naprawdę chodzi o jej grubość i o to, czy ta podłoga będzie klejona, czy ta podłoga będzie na podkładzie. Dlaczego to jest ważne? Po pierwsze dlatego, że jeżeli mamy w łazience jakieś płytki, a w dalszej części pomieszczeń mamy deskę albo panel, to mamy różnicę poziomów i te poziomy powinny być wyrównane. Więc albo powinniśmy mieć zrobioną wylewkę i na przykład
łazienka powinna być ciut niżej niż całe wnętrze. Jeżeli na przykład stosujemy płytki gresowe, które mają 1 cm plus klej, czyli około 15 mm ta podłoga nam zajmie, a na przykład w całym domu chcemy mieć panel, który ma tylko 8 mm. Więc jeżeli do tych 8 mm dołożymy sobie na przykład piankę, która ma 5 mm, no to prawie nam się licuje, także prawie jesteśmy w stanie to zrobić 1:1. Ale jeżeli mamy jakiś specjalny podkład, jakiś akustyczny, on ma na przykład tylko 2 mm, a podłoga ma 8 mm, czyli razem centymetr, to mamy już uskok 5-milimetrowy. I to powinno być zniwelowane. I osoby, które będą chciały wykończyć i zrobić, przygotować otwory drzwiowe, muszą dokładnie wiedzieć, jakie te drzwi będą. Czyli czy to będą drzwi przylgowe, bezprzylgowe, a tak naprawdę głównie chodzi o to, jaki będą miały wymiar. Wymiar z kolei drzwi będzie zależny od tego, jakie drzwi wybierzecie i jakiego producenta. I teraz zobaczcie, tutaj mamy na przykład drzwi, które mają ościeżnicę schowaną w murze. To nie jest tak, że one nie mają ościeżnicy. Ona jest, tylko jest schowana tutaj. Na to przychodzi siatka. To musi być oczywiście wyszpachlowane i później pomalowane, bądź nałożone na przykład tak jak tutaj masa betonowa. I to musi być wykończone. Czyli ściana z takimi drzwiami, ten otwór drzwiowy będzie miał zupełnie inne wymiary niż otwór drzwiowy, który będzie miał ościeżnicę. Widzicie? I dlatego my musimy dokładnie wiedzieć, czy to skrzydło będzie 80, 90, czy 100, no w jakichś skrajnych przypadkach oczywiście 70, co odradzam, ale musimy wiedzieć, czy ten otwór na przykład na skrzydło 80 będzie wynosił 92 na szerokość i 200 na przykład 6, 204, 202 na wysokość. I to powinniście sprawdzić u producenta, dlatego, albo u sprzedawcy, dlatego ważne jest, żebyście na samym początku wybierali właśnie drzwi podłogi, a ponieważ kolorystyka drzwi, rodzaj drzwi bardzo jest uzależniony i powiązany bezpośrednio z podłogą, dlatego od tych dwóch elementów powinniście na samym początku zaczynać. I teraz, jeżeli macie wybrane drzwi i na przykład są to drzwi, no chociażby na przykład, zaraz Wam powiem, które byśmy mogli tutaj wziąć. Na przykład bezprzylgowe. Bezprzylgowe to są drzwi, które teraz widzicie tutaj, czyli skrzydło jest, zobaczcie, skrzydło drzwiowe jest zlicowane z ościeżnicą. Jeżeli wybierzecie sobie na przykład takie drzwi, to one będą potrzebowały szerszego wymiaru otworu do skrzydła, na przykład 80 będzie około to 92, ale jeżeli będziecie mieli drzwi, które będą bezprzylgowe, zaraz pokażę też jeszcze rysunek, to będziecie tu mieli widoczne zawiasy i najczęściej te drzwi są mniejsze i jak kupujecie mieszkanie od dewelopera, bardzo często te otwory są na około 90 cm. Jeżeli one są na 90 cm, to takie drzwi przylgowe najczęściej zamontujecie, ale bezprzylgowe już nie, czyli musicie ten otwór 89 czy tam 90 powiększyć o te 2 cm. I te informacje musi właśnie dostać Wasza ekipa remontowa, żeby na samym początku ten otwór na szerokość przygotować. Jeśli chodzi o wysokość, no to tak jak mówiłam, jest to zależne od podłogi, czyli my musimy mieć przygotowany otwór od gotowej podłogi, czyli jeżeli podłoga będzie miała 15 mm, no to, a otwór powiedzmy obecnie ma 200, a potrzebujemy na przykład 201, to musimy go powiększyć o grubość podłogi plus jeszcze brakujący wymiar, który podaje producent. I dzięki temu, jak te drzwi zostaną zamówione, o czym za chwileczkę powiem, no to już jest wszystko przygotowane, tak? Czyli mamy otwór tak zrobiony, mamy podłogę oczywiście położoną, otwór położony, więc jak po 2 czy tam po 3 miesiącach przyjadą te nasze gotowe drzwi, to już możemy zabrać się za montowanie. I ekipa na przykład, jak zaczyna i robi powiedzmy 2 miesiące ten remont, to na samym końcu remontu ma już takie drzwi. Jeżeli pomiary będziecie brali tych drzwi dopiero po skończonej posadzce, czyli macie posadzkę, wzywacie sobie ekipę od drzwi, no to ekipa remontowa Wam gdzieś pójdzie, tak, zniknie na jakiś czas i dopiero za jakiś czas będzie musiała wrócić, żeby zrobić wykończenie tu wokoło ościeżnicy, ewentualnie jakieś nierówności, jeżeli ściana nie będzie idealnie prosta i będą musieli dołożyć jeszcze listwy przypodłogowe. Ja sobie tylko sprawdzę, czy wszystko jest w porządku. Cześć Agnieszka, cześć Elwira, witajcie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Będę kontynuowała, żeby nie tracić czasu. Ok. I teraz tak.
Jeżeli zrobicie na przykład drzwi takie, czyli z ochowaną ościeżnicą, no to te drzwi będą wymagały o wiele więcej zachodu, więcej pracy i bardziej będziecie musieli wszystko zsynchronizować, bo ta ościeżnica jest ukryta i ona jest w środku i żeby wykończyć ścianę, pomalować albo położyć jakąkolwiek masę, to musicie zostawić ten otwór jak gdyby większy, wtedy dopiero po tych 2 miesiącach od zamówienia albo tak jak podaję oczywiście na ofercie czy tam na jakiejś proformie firma, która sprzedaje drzwi, dopiero wtedy będzie można tą ścianę wykończyć. Czyli tak naprawdę, jeżeli macie jakąś nietypową masę albo chcecie położyć tapetę czy coś zrobić tutaj, to cała ściana jest nie do ruszenia, czyli do momentu, kiedy nie dostaniecie tych drzwi, one fizycznie nie będą zamontowane przez ekipę, taką, która się zajmuje stolarską od drzwi, no to nie możecie kończyć tej ściany. Czyli wasza ekipa remontowa, która będzie chciała tam, nie wiem, szpachlować i tak dalej i później wyrównywać i malować, ona tej ściany nie będzie mogła wykończyć tam, gdzie są drzwi. Weźcie to pod uwagę, dlatego że to zawsze wydłuża proces całego remontu i jeżeli by się Wam bardzo spieszyło, no to tutaj odradzam po prostu to rozwiązanie, bo to Wam na pewno wydłuży cały proces. Jeżeli najprostszym rozwiązaniem są drzwi przylgowe, których tutaj nie mam, czyli takie z zawiasami, możecie sobie po prostu je najszybciej, znaczy może nie zamówić, bo na zamówienie i tak będziecie czekali od 6 do 8, 12, nawet 14 tygodni, tak tyle się czeka, prawie 3 miesiące się czeka na drzwi, szczególnie w okresie wakacyjnym i szczególnie w grudniu. W grudniu bardzo często przed świętami drzwi nie dostaniecie, więc jeżeli Wam zależy na tym, żeby się przeprowadzić przed świętami, to musicie zamówić te drzwi najlepiej we wrześniu. Także nawet jeżeli lokalu nie macie, a macie już wymiary jak gdyby od dewelopera albo mogliście już sobie coś wcześniej zmierzyć, to koniecznie zamawiajcie i później po prostu ekipa remontowa dopasuje się i zrobi Wam powiększy, pomniejszy w danym miejscu otwór drzwiowy, tak żeby Wam po prostu pasowało i żebyście nie musieli czekać. Najczęściej większość osób, która samodzielnie urządza wnętrze, zamawia drzwi, jest pomiar drzwi dopiero jak jest podłoga, a to wydłuża prawie o 2 miesiące cały remont. Czyli jak planujecie 2 miesiące, no to prawie 4 miesiące to może być trwać. I później właśnie ludzie mieszkają bez drzwi. Niektórym to nie przeszkadza i okej, okay, w porządku. Ale jeżeli Wam na tym zależy, to zwróćcie uwagę na to, że ten termin liczy się od wpłaty zaliczki za drzwi i od montażu i zatwierdzenia jak gdyby tej oferty. Czyli montażysta przychodzi, robi jakiś spis, Wy musicie to podpisać, to idzie do firmy, która sprzedaje te drzwi i dalej dopiero cały proces rusza. Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne. Lubię Ciebie słuchać, mądrze mówisz. Dzięki. Wykorzystajcie tą wiedzę po prostu, będzie super. Przyślijcie mi zdjęcia i będę szczęśliwa też. Cześć Mariusz, cześć Gosia. Opowiadam dzisiaj o tym, jak zamawiać drzwi podłogi, jak wybrać drzwi podłogi, jakie są rodzaje, także zapraszam Was gorąco do oglądania. I teraz tak, jak już mamy to zdjęcie, bo to zdjęcie jest całkiem dobrym przykładem, zobaczcie. Tutaj mamy skrzydło drzwi przylgowych, przepraszam, bezprzylgowych, zlicowane, a tu mamy cofnięte. Dlatego, że jeszcze jest coś takiego jak kierunek otwierania drzwi. I na to też praktycznie nikt nie zwraca uwagi. Zobaczcie, to są drzwi do pokoju i najczęściej drzwi do pokoju są otwierane do środka. Drzwi do łazienki ze względu na bezpieczeństwo, na to, że coś się może przyblokować, ktoś może zesłabnąć, są na zewnątrz. Tutaj jest takie podcięcie też. I jeżeli mamy jakąś taką ścianę główną w salonie, w korytarzu i bardzo nam to przeszkadza, no to wtedy musimy te drzwi do wszystkich pokoi zrobić na zewnątrz. Nie zawsze jest to korzystne, więc zwróćcie na to uwagę, ale jest teraz taka możliwość od kilku lat. Niektórzy producenci mają tak zwane drzwi z odwróconą przylgą, mówi się też odwróconą ościeżnicą, różnie się na te drzwi mówi. I wtedy można zrobić w ten sposób, że drzwi do łazienki wyglądają tak jak tutaj, otwierają się do środka, są to drzwi lewe, a te drzwi będą wyglądały dokładnie tak samo, ale będą otwierały się do wewnątrz. Takie drzwi oczywiście są o wiele droższe, raczej jest to koszt rzędu powyżej 2500.
ale możecie oczywiście to sprawdzić. Więc jest taka możliwość, jest taka opcja. Tak samo taka opcja jest również w drzwiach z chowaną ościeżnicą. Czyli tutaj też możecie mieć drzwi, które teraz, zobaczcie, to są lewe drzwi, które otwierają się tutaj do mnie, do środka, ale mogą się też otwierać do wewnątrz, jeżeli będą z odwróconą przylgą, z odwróconą ościeżnicą, tak jak się potocznie mówi. Także możecie sobie to sprawdzić. Nie każdy o tym wie, a warto to wykorzystać. Teraz chciałam Wam coś tutaj jeszcze pokazać. O, jestem. Zobaczcie, przy drzwiach, powiększę sobie trochę. To jest przylga i wtedy jak gdyby ta ościeżnica nie jest zlicowana i ta przylga nam tutaj w tych drzwiach wystaje, czyli to jest rozwiązanie bezprzylgowe, a to jest rozwiązanie przylgowe. Czyli jak gdyby te drzwi są zlicowane. Tutaj może jakoś tak niefortunnie jest to narysowane. Ja zaraz zobaczę, bo może Wam jeszcze moje drzwi pokażę. Chwila. Chyba nie dam rady, bo to jest za daleko, nie będziecie nic widzieć. Chciałam Wam jeszcze przylgowe drzwi pokazać, ale nie będziecie widzieć. No nieważne. W każdym bądź razie zwróćcie na to uwagę przy zamówieniu, czy to są drzwi prawe, lewe, żeby też nie było kolizji pomiędzy drzwiami. Naprawdę kolizja pomiędzy drzwiami jest możliwa tylko wtedy, kiedy chcecie za wszelką cenę uratować jak najwięcej przestrzeni i mieć po prostu duże pomieszczenie, małe korytarze i wtedy nieraz pomiędzy, nie wiem, łazienką czy jakimś tam pokojem jest kolizja z drzwiami do przedsionka, ale raczej łazienka, pokój taki, nie wiem, jak sypialnia czy pokój dzieci, to unikajcie tego, bo można po prostu kogoś uderzyć drzwiami, jeżeli dwie osoby jednocześnie będą wychodzić, więc tutaj zwróćcie na to uwagę. A tutaj mamy taki mały rysuneczek, który pokazuje drzwi lewe i drzwi prawe. Prawą ręką chwytamy w tą stronę, lewą w tą stronę. Też określenie kierunku prawe, lewe przy zamówieniu jest ważne, dlatego chciałam Wam to pokazać, żebyście o tym po prostu nie zapomnieli. Dobrze. I teraz tak, jak jesteśmy jeszcze przy drzwiach, też jest kolejna taka rzecz, oprócz tego, że ludzie zapominają albo nie zdają sobie sprawy, że na drzwi się tak długo czeka, te 2 miesiące ponad, że prawie remont się kończy, a oni wtedy się budzą i chcą zamawiać drzwi, to na cenę drzwi nie składa się tylko i wyłącznie samo skrzydło. Jak jesteście w jakimś tam supermarkecie i widzicie jakąś tam cenę drzwi, nie wiem, 500 zł, to myślicie, że te drzwi kosztują 500, że za 500 kupicie te drzwi. A tu się okazuje, że za 500 zł jest tylko skrzydło. Cena ościeżnicy jest zależna od grubości muru. Im grubszy mur, tym cena jest większa. Bardzo często ościeżnica może kosztować 2 razy tyle, co skrzydło. Oczywiście jest to zależne od tego, czy jest to ościeżnica przylgowa, czy bezprzylgowa. Bezprzylgowa, przypominam, to jest to. Przylgowa to jest tam, gdzie są widoczne zawiasy. Czy jest oczywiście to opcja z ościeżnicą, która jest schowana. Kolejna rzecz to są rozety, klamki, jakieś pochwyty, zamki, blokady. To też musi być doliczone. Różnego rodzaju kratki wentylacyjne, podcięcia też są liczone. I do tego dochodzi montaż. Jeżeli weźmiemy drzwi, które są przylgowe, to za takie drzwi zapłacimy najmniej, bo montaż takich drzwi jest najtańszy. Bezprzylgowe są trochę droższe, a najdroższe będą drzwi z chowaną ościeżnicą. Różnica może być 150 zł nawet na skrzydle, więc jeżeli mamy 10 par skrzydeł, no to mamy 1500 zł i tak dalej, i tak dalej. I dlatego drzwi tak średnio kosztują powyżej 1000 zł, dlatego sobie sprawdźcie. Takie porządne, fajne drzwi kosztują powyżej 2000 zł. Jeżeli chcecie, żeby te drzwi, bo w ogóle z czego są najczęściej robione drzwi, które możemy kupować w różnych sklepach, budomarketach, jakichś centrach, one są najczęściej z płyty wiórowej, jakieś perforowane, niektórzy się śmieją, że to jest z papieru. Mogą być z MDF-u, z HDF-u lepsze, mogą bardziej mieć lepsze parametry akustyczne i im lepsze te parametry, im lepsze materiały, tym drzwi są droższe. Bardzo dużo osób myśli, że większość tych drzwi to są drzwi drewniane, z drewna jakiegoś klejonego, litego i tak dalej. No niestety, moi drodzy, nie. Drzwi takie porządne, drewniane kosztują nawet powyżej 3000 zł, więc naprawdę zwróćcie uwagę na to, co kupujecie,
żeby też nie kupować najtańszych produktów, no żeby one się Wam tak szybko nie zepsuły, albo żeby Wam po prostu hałasy nie przeszkadzały, na przykład do sypialni, czy do pokoju dziecka, czy do łazienki. Jeżeli mamy jakąś toaletę, która jest blisko salonu, przyjmujemy gości i ktoś tam siedzi w tej toalecie, no wiadomo co robi, no to no niekoniecznie chcemy słuchać po prostu wszystkiego, wszystkich odgłosów, dźwięków, włącznie ze spukiwaniem. Więc tutaj no, zwróćcie uwagę naprawdę, z czego te drzwi są w środku zrobione, żeby one nie były takie przepuszczające dźwięki i tak dalej. Teraz tak, tutaj miałam jeszcze takie, zobaczcie, mogą być, to są szyldy. Mogą być szyldy takie długie, które kiedyś były często stosowane. Teraz najczęściej się stosuje takie krótkie rozety, które mogą być kwadratowe, okrągłe. Tak samo do tego są dopasowane różne zamki. Przy drzwiach przesuwanych mamy też różne pochwyty. Pamiętajcie, że te wszystkie elementy trzeba wybrać. Że skrzydło drzwiowe to nie jest cała część drzwi. Żeby dobrze powybierać te elementy, żeby to później estetycznie wyglądało, dobrze działało na lata, nie? Ok. To niech będzie, jeśli chodzi o drzwi. Teraz tak. W zależności od stylistyki, może tutaj za dużo nie będę mówiła, ale w zależności od stylistyki musicie też zwrócić uwagę na to, czy to skrzydło drzwiowe będzie gładkie, czy będzie miało jakieś perforacje, czy będzie miało jakieś szybę. Jeżeli szybę, to czy to będzie szyba mleczna, przeźroczysta, z jakimś wzorem i tak dalej. I też starajcie się jakoś z umiarem to wszystko dobierać, dlatego że jeżeli weźmiecie podłogę wzorzystą, o czym będę za chwileczkę o podłogach mówiła, i później drzwi też będą w jakimś tam kolorze drewna, zobaczcie, to musi być zsynchronizowane. I teraz jeżeli na podłodze macie drewno, deskę drewnianą, na przykład lakierowaną, jakieś szerokie deski, a drzwi bierzecie jakieś niedrogie, powiedzmy tam za 1800-2000 zł, i one są w okleinie nienaturalnej, ale nawet powiedzmy, że są w okleinie naturalnej, to producenci drzwi mają ograniczoną gamę kolorystyczną. I to nie będzie tak, że jesteście w stanie idealnie 1:1 dopasować kolor drzwi do podłogi. I jak ja jakiś czas temu, kilka lat temu jeździłam na więcej takich konsultacji właśnie do klientów, to na przykład spotykałam się z czymś takim, że w każdym pokoju był inny kolor podłogi, panela. Wtedy panele wchodziły na rynek tak bardzo szeroko i jeszcze do tego klient myślał, że kupi drzwi każde w innym kolorze, więc po prostu to była taka karuzela nie do poskromienia, bo jeżeli nawet wybierzemy drzwi, które od strony korytarza będą wyglądały świetnie, będą pasowały do tego naszego, do naszej podłogi, do naszego panela, no to się może okazać, że od środka absolutnie nie, więc naprawdę uważajcie z odcieniami drewna. Ja to też mówiłam chyba w lekcji dotyczącej doboru swojego, znalezienia swojego własnego stylu i o kolorach, więc żeby tych kolorów nie było za dużo. I tutaj przy wyborze, jeżeli marzą się Wam takie właśnie drewniane drzwi, czyli albo z drewna, albo które wyglądają jak drewniane i one są w okleinie albo naturalnej, albo jakiejś syntetycznej, to sprawdźcie, jaką też chcecie mieć podłogę, dołóżcie do siebie i zobaczcie, czy to będzie pasowało. Idealnie nie będzie, więc nie liczcie naprawdę na to, że uda Wam się idealnie to dobrać, chyba że będziecie mieli pięknie barwione lite, znaczy z drewna naturalnego zrobione drzwi, które będą wybarwiane pod podłogę. Teraz jest ogólnie taki trend, że bardzo dużo podłóg jest barwionych i w naturalnych materiałach, jakim jest drewno i deska lita bądź deska trójwarstwowa, te drewno ma jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o przyjmowanie koloru. Jeżeli weźmiemy panel, no to jest to produkt syntetyczny, nienaturalny, tak? On tylko udaje coś, co jest naturalne i tam mamy cały wachlarz tych odcieni. Więc przy drzwiach nie będziemy mieli takiej dużej ilości i połączenie tych kolorów ze sobą jest no, dosyć ważne. Cześć, witajcie. Widzę, że nowe osoby dołączają. Ok. Dobrze. Teraz tak, jeśli chodzi o podłogi, to tak jak mówiłam, podłóg mamy bardzo dużo. Możemy mieć podłogi z litych desek, które będą w sumie najdroższe, szczególnie z takich bardzo dużych desek.
Mamy podłogi, które są trójwarstwowe bądź dwuwarstwowe, one się składają z kilku warstw. Na samej górze jest warstwa naturalnego, jak gdyby drewna, obłogu, który jest zdjęty z drzewa. Całego procesu tutaj nie będę omawiała, bo to nie o to chodzi. Przy desce trójwarstwowej ta warstwa jest dosyć cienka, ona ma kilka milimetrów w zależności od producenta, więc raczej nie możemy do końca jej cyklinować albo coś tam dalej z nią robić. Przy desce litej mamy tą możliwość, czyli możemy tą deskę odnawiać. I ogólnie jeśli chodzi o deski, mamy do wyboru albo deski, które są lakierowane, albo olejowane. I takie pytanie bardzo często pada, czy brać lakierowane, czy olejowane, które są lepsze? Kiedyś kupowało się najczęściej deski, które były surowe i obrabiało się na miejscu, czyli lakierowało bądź olejowało. Teraz większość takich desek jest już polakierowana bądź poolejowana i je się łączy prawie tak, jak łączy się panel. I tutaj musicie wziąć pod uwagę po prostu to, co jest dla Was najważniejsze. Jeżeli chcecie, żeby ten kolor był piękny, naturalny, może coś tu pokażę, piękny i naturalny, to na pewno olej będzie dla takich desek najlepszy. Dlatego, że może to pod nogami. Nie będziecie widzieli różnicy, ale troszkę Wam opowiadam, tylko zobaczę, czy na kamerze to widać. Muszę zobaczyć, czy na kamerze to widać. A nie, to siebie będę musiała chyba powiększyć. Sekundkę. Siebie powiększę trochę. Wielka głowa z deską. Okej. Okay. Wielka głowa z deską. I teraz tak, olej jak gdyby spowoduje, że ta podłoga będzie bardzo naturalnie wyglądać, ale jest to podłoga wymagająca. Tą podłogę powinna się olejować, w zależności jak podaje producent, powinna się używać specjalnych preparatów do konserwacji tej podłogi, które zawierają właśnie różne tam woski i tak dalej. Więc tutaj musicie na to zwrócić uwagę, żeby po prostu się nie męczyć. Jeżeli lubicie porządek, ład, nie chcecie za bardzo dbać o tę podłogę, to lepsza będzie lakierowana i ona wcale nie musi się świecić, może być matowa. A to, na co możecie zwrócić uwagę, to właśnie na lakier. Czy lakier półmatowy, czy chcecie na przykład lakier na szczotce, czyli ta deska jest wyszczotkowana i jak dotykamy jej, to po prostu są takie bruzdowania. Oczywiście w tych bruzdowaniach może bardziej się gromadzić brud. I taka deska będzie bardziej zabezpieczona, taka szczotkowana, moim zdaniem, lakierem niż olejem, ale też możecie w oleju coś takiego mieć, zobaczcie. To jest wszystko jedna i ta sama deska, ja nie wiem, czy to będzie widać, ale ona jest w różnych wybarwieniach. To jest lakier matowy i to jest szczotka. Tutaj obok mamy lakier matowy bez szczotki, tutaj mamy lakier półmatowy, tu mamy olej, który jest szczotkowany, a tu jest olej bez szczotki. Ja może troszeczkę to przybliżę. Zobaczcie. Olej szczotka, lakier półmat, lakier matowy i lakier matowy szczotka. Więc jak gdyby pod tym kątem musicie wybrać sobie podłogę, która będzie dla Was najlepsza i będzie na lata. Oczywiście takie porządne podłogi kosztują od 250 zł, tak mniej więcej za metr kwadratowy. Szczególnie im dłuższa deska, czyli im dłuższa deska, tym droższa podłoga i to się tyczy zarówno paneli, jak i desek trójwarstwowych czy desek litych, więc na to powinniście zwrócić uwagę. Potocznie bardzo często też się używa deska berlinecka. Deska berlinecka jest to deska trójwarstwowa, ale berlinek ma nie tylko deski trójwarstwowe, bo ma również deski lite, więc też żeby Wam się nie pomieszało. Jeżeli chcecie coś konkretnego kupić, to musicie wiedzieć, o co poprosić. Czyli, że chcę deskę litą, no to będzie najdroższa opcja. Chcę deskę trójwarstwową, to tak jak mówię, około 250 zł. Albo chcę panel. I panel, który będzie laminowany, no to też może być właśnie dłuższy albo krótszy i też różne wzory możecie zastosować. Ale coraz częściej stosuje się tak zwane panele winylowe. I to też, jeżeli byście chcieli mieć takie panele winylowe, ja robiłam chyba tylko dwa razy coś takiego. One są oczywiście wodoodporne i no, kojarzy się to trochę z PCV. Robiłam też dom w ziemi, taki wielki dom w ziemi. On był cały robiony w PCV i to wyszło całkiem nieźle.
Ale to jest już dla odważnych i wcale PCV nie musi się Wam kojarzyć z tym starodawnym, brzydkim linoleum. Jest to na pewno materiał bardzo odporny na ścieranie i na wodę i niektórzy z jakichś względów właśnie wybierają ten materiał. Ale jeżeli byście chcieli mieć materiał, który wygląda bardzo naturalnie, a nie jest bardzo drogi, czyli w granicach tam 120-150 zł, to możecie wybrać sobie również panel, który będzie laminowany. Na przykład Quickstep ma taką serię, która jest wodoodporna. Nie jest może wodoodporna, że jakby się lało cały dzień i noc gdzieś tam z sufitu, to nic się nie stanie, bo może się coś stać, ale chodzi o to, że możemy taki panel położyć nawet pod wanną, tak? Czyli jak woda wylatuje, są jakieś odpryski, nic się nie stanie, naokoło jest specjalna listwa. Jak trochę wody wyleci, nic się nie stanie, bo te łączenia są w jakiś tam sposób zabezpieczone, ale no jeżeli byłoby to jakiś kataklizm, to raczej nam to wszystko odejdzie. Chociaż tak jak mówię, są różne rodzaje paneli i ta warstwa, która jest w środku, ona może być mniej nasiąkliwa albo bardziej. I te droższe panele właśnie mają więcej tych mikro takich składników, są bardziej jak gdyby sprasowane te elementy i one są bardziej wodoodporne. Czyli na przykład niektórzy producenci podają, że jeżeli woda wyleci, będzie stała przez 24 godziny albo 36 godzin, to nic się z tym nie stanie, więc na takie parametry też możecie zwrócić uwagę. A oprócz tego, jeśli chodzi o wybór podłogi, szczególnie paneli, zwróćcie uwagę na klasę ścieralności. Mamy AC 1, 2, 3, 4, 5, nawet 6 się pojawia, więc jeżeli chcecie, żeby to było trwałe i odporne, to raczej 5 i 6 wybierajcie. I wiem, że w supermarketach, w budomarketach i w tego typu miejscach, gdzie są jakieś takie tańsze podłogi, promocje, też można znaleźć właśnie 5 i 6. Chociaż te produkty z marketów, one się różnią jakością od produktów, które możemy kupić nie stricte marketowych. Niektórzy producenci, nie wiem czy wiecie, ale produkują serię tylko pod markety. I ja zauważyłam, że te serie bywają gorsze niż ich te kolekcje podstawowe, które są oczywiście z lepszych materiałów, no ale też mają wyższą cenę. Żebyście też nie sugerowali się i wyłącznie samą ceną, bo ona może Was wyprowadzić na manowce, jak to mówią. Ja sobie zobaczę, czy wszystko już jest jasne. Jak macie jakieś pytania, to dajcie znać. Jeśli chodzi, może jeszcze Wam troszkę powiem o... Albo nie, to może potem, żeby nie było za dużo. To może potem. Troszeczkę Wam jeszcze o deskach powiem. Dobra. Teraz tak. Jeśli chodzi o deski, to możecie się spotkać z takimi trzema nazwami. One oczywiście tak różnie bywają nazywane przez producentów, ale Select, Natur, Natural, Rustical. I teraz tak, jeżeli mamy deskę Select, to ona jest najczęściej wybrana, wyselekcjonowana z wielu innych desek i taka podłoga będzie droższa i ona bardzo często nie ma usłonień, albo tych usłonień jest bardzo mało. Jeżeli weźmiecie deskę, która się nazywa Natur, Natural albo coś w tym stylu, to ona będzie miała dużo tych naturalnych swoich sęków, ona będzie trochę tańsza, ona nie będzie tak wybrana, te deski nie będą tak wybrane jak w przypadku desek, które są w selekcie. A jeżeli wybierzecie podłogę, która będzie rustykalna, to tych usłonień będzie bardzo dużo. I teraz jak wybieracie, to nieraz na próbnikach nie widać właśnie tych usłonień, więc zobaczcie sobie jeszcze w aranżacji, w katalogu, jak ta podłoga wygląda i jaka jest właśnie, dlaczego różnią się od ceny, chociaż to jest ta sama podłoga. I nie wybierajcie tylko za pomocą ceny, tylko tego, co chcecie uzyskać, bo jeżeli nie lubicie usłojeń, a usłojenia w różny sposób są wykańczane przez producentów, nieraz te kolory usłojeń są ciemne, czarne, sine i tak dalej, może się to Wam nie spodobać, wtedy musicie wybrać tą najdroższą opcję, czyli Select. Jeżeli bardzo kochacie i lubicie właśnie takie rustykalne klimaty, to możecie wziąć właśnie opcję Rustical. I na to też zwróćcie uwagę, dlatego że tak jak mówię, na próbnikach albo na pojedynczej desce, którą będziecie widzieli, bardzo często nie widać, jak ten wzór całej podłogi będzie się układał, a to będzie wpływało mocno na całą aranżację, dlatego warto, żebyście sobie to sprawdzili. Tak samo wymiary.
Możecie w miksach kupować podłogę, czyli są różne długości desek i taka podłoga jest stosunkowo najtańsza i największy wybór jest takich desek, a jeżeli chcecie mieć wyselekcjonowane długie deski, na przykład dwumetrowe, no to taka podłoga może kosztować już od 350 zł w górę, więc też zwróćcie uwagę i na szerokość, i na długość tych desek i jak spotkacie się właśnie z miksem, to będziecie już wiedzieli, że jest to podłoga o różnych długościach desek. Możecie też zastosować parkiet. Parkiet i mozaikę przemysłową. Parkiet są to krótkie deski. Ja zaraz Wam sprawdzę mniej więcej, jakie one mają wymiary o grubości, czyli grubość mają około 10, 16, 22 mm, czyli one są dosyć cienkie, ale i tak grubsze niż panel. Szerokość 60-70 mm, czyli 6-7 cm, a długość pomiędzy 30 a 50 cm. I wtedy jak gdyby ta podłoga będzie miała bardziej rozdrobniony wzór. I taka podłoga na pewno będzie tańsza, o wiele tańsza niż deski lite, więc możecie sobie taką podłogę też położyć. Oczywiście robocizna może kosztować też więcej, zwróćcie uwagę, że tych desek jest mało. Jeżeli chcielibyście szybko mieć stosunkowo położoną podłogę, a nie taką drogą, to możecie wykorzystać też mozaikę przemysłową. I to wygląda w ten sposób, że mamy takie małe, krótkie deseczki, deszczuki, one są przyklejane w formacie np. kwadratów bądź prostokątów i jak mozaikę układamy jeden obok drugiego, czyli nie układacie takich wąskich, małych deseczek, tylko one są już razem połączone, większe gdyby takie palety i razem możecie to układać. Oczywiście są różne techniki układania, można to napływająco, na jakichś podkładach, można przyklejać do podłoża. To też powinniście przedyskutować. Przy panelach dobrze jest, jak podłoga jest napływająco, a podkład jest, ma dobre parametry akustyczne i też dobre parametry, jeśli chodzi o przepuszczalność zimne ciepło. Znaczy bardziej chodzi o to, żeby zimno nie przechodziło do budynku, szczególnie w korytarzach, pod jakimiś tam ciągami komunikacyjnymi. No to też zwróćcie uwagę, jak nie chcecie mieć takiego tępego, głuchego dźwięku panela, to też zastosujcie lepsze podkłady, a nie piankę najtańszą, tam nie wiem, za 4 zł za metr kwadratowy. Więc tutaj też zwróćcie na to uwagę. I teraz, jak będziecie wybierali tą podłogę, to pamiętajcie, że cena podłogi to nie jest tylko sama cena, która wychodzi z metra kwadratowego, tylko do tego dochodzą jakieś materiały, szpachle, no różne rzeczy, które mogą spowodować, że podłoga będzie o wiele droższa. Ta podłoga, którą Wam chyba pokazywałam, albo podobna, kosztuje 268 zł. Ale jak policzymy robociznę z 8% VAT-em, policzymy właśnie kleje i tam jakieś materiały, które tam były potrzebne, już teraz nie pamiętam, to wychodziła 480 zł za metr kwadrat. Zobaczcie, to jest 200 zł więcej na metrze kwadratowym. Panel. Kupujecie panel za 70 zł. Bierzecie podkład specjalny akustyczny, on prawie kosztuje 30 zł i już macie 100 zł za metr kwadrat plus położenie. Więc nieraz coś nam się wydaje tanie, a wcale tanie nie jest, więc materiał plus robocizna ma znaczenie i powinniście sobie to sprawdzić. Patrycja pisze, hej, opowiedz proszę, jak ważne jest schowanie łączeń podłóg, żeby się schodziły z drzwiami pod skrzydłem drzwiowym. Tak, to jest związane z kierunkiem otwierania. Tu są dwa aspekty, o których Patrycja pisze. Pierwsze to jest tak, czym łączyć, czy jeżeli mamy deskę i na przykład płytkę, czy korkiem, czy silikonem, czy listwą. Ja najbardziej lubię korek, ale widziałam też dobre wykończenia listwą, taką cienką, metalową. Tylko przy tych listwach musicie pamiętać, że one są najczęściej aluminiowe, one są bardzo miękkie, więc jeżeli coś będziecie kłaść, na przykład jakaś ekipa będzie coś Wam wnosić, może Wam uszkodzić tą listwę i tej listwy już nie wymienicie, bo od jednej strony macie już położone płytki, a od drugiej strony macie położone panele albo jakąś tam deskę, więc na to zwróćcie uwagę. Korek chyba jest moim zdaniem najlepszy, jeśli chodzi o łączenie z drewnem, bo jeżeli mamy panel, to raczej zostaje nam listwa. Niektórzy producenci mają swoje dedykowane listwy, ale one są o wiele szersze, no to też zwróćcie uwagę. I ostatnio też się spotkałam z tym, że żeby zwracać uwagę na łączenia i dylatacje, bo na przykład niektórzy, to się rzadko zdarza, ale na przykład niektórzy klienci myślą, że mają 200-metrowy dom i wszędzie będzie podłoga bez żadnych łączeń. No musi, ta podłoga musi pracować i te dylatacje muszą być zrobione i dlatego są te listwy łączeniowe. I producent po prostu nie da nam gwarancji, jeżeli cokolwiek się stanie, podłoga będzie się podnosić, jeżeli nie zrobimy tych dylatacji i one najczęściej są właśnie pod drzwiami,
ale też przy dużym metrażu mogą występować jeszcze w innych miejscach, czyli mogą być widoczne i na to też zwracajcie uwagę. A jeśli chodzi o kierunek otwierania, no to może pokażę. To pokażę na podstawie drzwi. Zobaczcie. Nie, to może to nie. Tutaj. Jeżeli ta podłoga jest, dochodzi, tu mamy drzwi, które są z tej strony otwierane, to ta płytka łazienkowa, ona powinna tak naprawdę do tej krawędzi ościeżnicy dojść. Żeby nie było takiej sytuacji, że jesteśmy w łazience, a panel jest widoczny w łazience i panel nam wchodzi na szerokość ościeżnicy. Czyli jeżeli mamy skrzydło otwierane na tą stronę, to do tej linii powinna ta podłoga być zrobiona. Oczywiście można pokombinować i zrobić, spotkać się gdzieś w środku, no ale wtedy w łazience będziemy widzieli ten panel, co nie jest do końca estetyczne. Przy podcięciach, tak jak tutaj mamy, będzie można troszeczkę zobaczyć tej podłogi, ale to będzie i tak 100 razy bardziej estetyczne niż robienie panela, który wchodzi do środka do łazienki, więc na to zwracacie uwagę. Nie wiem, Patrycja, czy jeszcze coś byś chciała, żebym tutaj dopowiedziała? Ale tak, to jest dosyć istotne i też mało osób o tym pamięta. Później płytki. Ja nie wiem dlaczego, ale jak jest ekipa remontowana, to ona powinna w ogóle o tym wiedzieć, więc wy w ogóle nie powinniście się tym zajmować. Ale nieraz się spotykam właśnie z tym, że po prostu płytkarz jedzie tam tymi płytkami nie do krawędzi, tylko właśnie gdzieś tam kończy na linii w środku łazienki i później panel dochodzi. No tak nie powinno być. No, powinniśmy mieć na linii jak gdyby otwierania tych drzwi zrobioną też podłogę. Okej. Teraz tak. O mozaice mówiłam i o parkiecie. O panelach trójwarstwowych, czyli o panelach drewnianych też. Podkładów jest dużo, to może nie będę opowiadała. A, powiedziałam o pięciu klasach, czy tam sześciu klasach, jeśli chodzi o zarysowania i ościeralność, czyli AC1, AC2, 3, 4, 5 i teraz się nawet 6 pojawia, ale pod względem natężenia ruchu wyróżniamy 6 klas paneli. To są 21, 22, 23, 31, 32 i 33. I ta pierwsza cyfra, czyli albo dwójki, albo trójki, określa poziom natężenia ruchu i do mieszkań stosujemy zawsze 20, czyli jak mamy 21, 22, 23, no to 23 to będzie największe natężenie ruchu, czyli na przykład korytarz i tak dalej, a 21 to jest sypialnia, ale jak znam życie, to najczęściej robimy cały dom w jednym rodzaju paneli i tutaj zwracajcie właśnie uwagę na to, żeby to też te parametry po prostu tego natężenia ruchu były większe, czyli żeby ta podłoga nam więcej wytrzymała, czyli bierzecie 23. Jeżeli panele są dedykowane też do użyteczności publicznej, to też mamy 31, 32, 33. Pierwsza cyfra właśnie oznacza tą użyteczność, a druga cyfra oznacza poziom intensywności ruchowej, czyli jeżeli jedynka to jest słabe natężenie, dwójka średnie i trójka dosyć mocne. I wiadomo, że takie panele, które mają 32, 33, też będą świetne i możecie kupić. Więc jak kupujecie do domu, to nie chodzi o to, że musicie brać 23. Bo bardzo dużo paneli jest oznakowanych w ten sposób, że można je używać w różnych obiektach i one są też w supermarketach sprzedawane i one bardzo często będą oznaczone właśnie nie 21, 22, 23, tylko właśnie 31, 32, 33. Czyli to, co mamy 33, to jest najbardziej jak gdyby największe natężenie ruchu i to Wam najdłużej wytrzyma. Więc jak robicie sobie jakąś kawiarenkę, siłownię czy coś, to możecie właśnie o takich parametrach panel kupić. O, widzę, że Marcin mnie obserwuje. Tak, tak, już nie tylko będę kończyć, ale kolacja już jest gotowa, czego się pewnie nie spodziewał. Nie wiem, wy już macie wszystko gotowe na kolację, czy się, o której jecie? Podobno do 18 powinno się jeść, słuchajcie, a ja o 18 live robię i później nie zjadam tej kolacji na czas.
Teraz tak, możecie zastosować też, coraz bardziej są popularne podłogi żywiczne i podłogi betonowe. Jeśli chodzi o podłogi żywiczne, ja kilka takich podłóg już robiłam, możecie mieć albo z żywicy, która jest epoksydowa, albo z żywicy poliuretanowej. I teraz tak, ta pierwsza będzie mniej odporna na zrysowania, na jakieś plamki, ona będzie się mogła wybarwiać. Ona jest pokrywana lakierem. Ta druga będzie bardziej odporna na działanie światła, czyli na promienie UV. I ona będzie mogła być wykończona w połysku i w macie. Więc jak będziecie wybierali, to zwróćcie na to uwagę. Pamiętajcie też, że położenie takiej podłogi wymaga odpowiedniej, bardzo gładkiej wylewki. I nieraz kładzie się takich warstw kilka. Czyli tam nie może nikt chodzić, bardzo często nie może być żadnych owadów. No bo jak jakaś muszka usiądzie na tym, to ona tam już zostanie. No amen. Więc też żadnych insektów, żadnych muszek, żadnych potwieranych okien, żadnej drugiej ekipy, która obok gdzieś montuje coś. Jeżeli chcecie taką podłogę, to musicie zadbać, żeby później nie było jakichś tam niespodzianek. I te podłogi też mogą być malowane i barwione. Możecie tam zatapiać jakieś grafiki, wzory, znaki. Możecie sobie zrobić na przykład jakąś jasną podłogę i tam włożyć jakiś symbol, jakiś mały znaczek, który będzie coś dla Was tylko oznaczał, więc różne fajne rzeczy można z taką podłogą żywiczną zrobić. Jeśli chodzi o podłogę betonową, mamy tak, podłogę, która może być albo polerowana, albo szlifowana i ta pierwsza, wbrew pozorom, jak będzie polerowana, ona wcale nie będzie śliska, dlatego że ona ma takie mikro ryski i ona będzie bardzo fajna w użytkowaniu. Podłoga betonowa ogólnie jest tańsza niż podłogi żywiczne. Ja teraz nie wiem dokładnie, ile żywiczna kosztuje, ale przypuszczam, że od 250 zł w górę za metr kwadratowy trzeba będzie zapłacić. Z kolei beton szlifowany powstaje przez obróbkę takiego betonu, który jest wylany i on jest następnie szlifowany i później po tym szlifowaniu on ma taką fajną, gładką powierzchnię. Te betony mogą być też przecierane, przemazywane. Teraz bardzo często też stosuje się masy betonowe, czyli mamy jakiś beton, który już jest, posadka już jest na przykład wylana i my możemy sobie jakiś kolor wybrać, wymieszać i ekipa może nam taką podłogę na przykład z mikrocementu położyć. Ona będzie wtedy miała takie małe wdziery, ona może być też oczywiście polakierowana, więc ten sposób jak gdyby odnawiania i pregnacji jest bardzo duży. Z takiej masy można wykorzystać podłogę również w łazienkach, szczególnie z mikrocementu, czyli można kabinę prysznicową zrobić, podłogę. Oczywiście dużo osób ma jakieś takie lęki i obawy przed zastosowaniem tego ze względu na czyszczenie, ale ja bym się nie obawiała. Jest to bardzo fajny materiał. Oczywiście jak zastosujecie ceramikę, czyli gładkie płytki, no to macie materiał taki bardzo trwały, bardzo łatwo się go czyści, ale macie też fugi. No i w tych fugach różnie się dzieje, więc i tak musicie dbać o tą powierzchnię, szczególnie poziomą, bo cały ten brud, woda, to wszystko, co tam ścieka, na tej podłodze osiada, więc no, trzeba o to dbać i konserwować. Mikrocement, wiesz co, Patrycja, ja nie jestem specjalistką od mas, ja mam super firmę, która mi robi właśnie takie rzeczy i mikrocement i właśnie beton, to jest inny rodzaj mas, trochę inaczej to wygląda, to jest takie, zobacz, matowe i oczywiście mogą być różne rodzaje wdzierów, różne kolory, masa betonowa może być biała, masą betonową można pokryć na przykład fronty szafki, jak macie łazienkę i chcecie mieć piękną białą łazienkę, możecie sobie całą zrobić w takiej masie. I ona wtedy później będzie polakierowana, ale jednak pod prysznicem czy na podłogę, żeby to było trwałe, to mikrocement podobno jest lepszy. I on bardzo podobnie wygląda, ale jednak ma taką lekko połyskliwą, trochę jak lapato strukturę. I on ma inny też skład i taka podłoga jest droższa, bo ścianę można zrobić materiał plus robocizna w granicy 120 zł netto metr kwadrat. Oczywiście zależy, kto to robi. Przy podłodze z mikrocementu czy ścian to jest już około 250 zł materiał z położeniem. Ale to i tak nie jest tak drogo, bo jeżeli weźmiemy, kupimy sobie płytki na przykład za 200-300 zł i do tego ktoś nas wyceni na 150 zł za położenie takich płytek, no to też się robią kwoty powyżej nawet 400 zł za metr kwadrat. Więc to też trzeba zawsze wybrać i zbalansować, żeby mieć taki efekt, jaki się chce mieć. Ale mogę dać też na miarę rafty, nie mam tutaj loga ich, ale później wkleję pod tym live'em, także będziecie mogli sobie zobaczyć,
Zobaczę, może mają stronę, chwileczkę. Może od razu znajdę RAF.tv i Wam pokażę. O, jest. Jest, super. Zobaczcie. RAF.tv.pl. Takie mają logo i tutaj mają różne masy betonowe. Schody można w ogóle w tym robić, także też mieliśmy schody wyceniane i robione. Ta masa się od siebie może różnić, mogą być różne kolory. Fajne jest to, że jak na przykład macie szafkę nad gabaritem, to może być zrobiony tylko front surowego MDF-u i oni mogą też tą masą obłożyć. Albo drzwi, tak jak pokazywałam Wam, a oni mi robili tutaj na aranżacji. Chwila, bo zgubiłam już to. O, tutaj, zobaczcie, tutaj jest masa betonowa, taka przecierana i drzwi właśnie są tą masą obłożone. Czyli kupujemy drzwi schowaną ścieżnicą, surowe, niepomalowane, one są wtedy oczywiście też troszkę tańsze i możemy tą masę obłożyć. Także tu macie jakąś ofertę, możecie sobie pooglądać. Ja właśnie mam takiego różnego rodzaju próbki. Zawsze proszę, żeby mi jakieś próbki zrobili. Kolory wybieramy z NCS-a. Możemy powiedzieć, że właśnie chcemy mieć tych widzierów więcej albo mniej, także naprawdę od wyboru do koloru. Każdy kolor, każdy odcień można zrobić. Kilka warstw się kładzie, 2-3 dni są potrzebne na to, żeby to zrobić. I najlepiej, żeby to było robione na samym końcu, czyli wszystko jest gotowe w domu i wtedy dopiero robimy, dlatego że ta struktura może być, znaczy ta masa może być narażona na jakieś właśnie wgniecenie czy coś i wtedy nie da się tylko zatynkować, zaszpachlować czy tam nałożyć kawałek masy na centymetr na centymetr, tylko często trzeba robić całą ścianę, dlatego powinno to być na samym końcu. Zobaczcie, mogą być jakieś fajne podziały, jakieś płyty, no dużo fajnych elementów można zrobić. My dosyć dużo na tym pracujemy, także fajne są efekty. Zdjęcia tak naprawdę tego nie oddają, to trzeba zobaczyć na żywo. I oczywiście widzimy się w następny wtorek, mam nadzieję, do zobaczenia. Piszcie komentarze, zadawajcie pytania, ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Jeżeli macie jakieś pytania do tego live'a, to też możecie właśnie powiedzieć, opisać je tutaj i wtedy na Q&A będę mogła na nie odpowiedzieć albo przy najbliższym live'ie będę opowiadać.